Nie udało się zdobyć złota, ale jest spora szansa na brąz. Bejsboliści Baron z Wrocław walczą o trzecie miejsce mistrzostw Polski rywalizują do trzech zwycięstw ze stalą Kutną. Pierwszy mecz wrocławianie wygrali na wyjeździe, ale nie było łatwo. Dwoił się i troił Hiszpan Gonzales Diaz, a i tak wygraliśmy rzutem na taśmę, mówi Marek Kozioł z Baron z Wrocław. Rzucał bardzo dobrze, pomimo to yy, drużyna skutna zdobyła 6 punktów. Jeszcze wyrównując tak jakby wynik w dziewiątej zmianie meczu na 6 do 6. No i rzutem na taśmę w dogryzce po, po dobrych odbiciach i też dobrej naszej grze w ataku zdobyliśmy kolejny punkt i o, o, obroniliśmy mecz i wygraliśmy 7 do 6. Pierwszy krok w stronę brązowego medalu postawiony, ale zespoły powinny być już po dwóch pojedynkach. Jednak plany pokrzyżowała pogoda. Z dwóch meczów wyjazdowych rozegraliśmy tylko jeden. No i czeka nas teraz kolejny mecz, mecz drugi. Również, który będzie rozgrywany w kutnie, czyli na, na boisku stali kutno. No i teraz już trochę będzie nam ciężej, ponieważ no w tym tygodniu pożegnaliśmy tak naprawdę. Dwóch naszych zawodników. A mowa o kluczowych postaciach zespołu, czyli Velasquezie i Gonzalesie Diazie, którzy byli wypożyczeni do baronów z Hiszpanii. Drużyna więc jedzie ponownie do Kutna, by rozegrać mecz ze stalą. Mimo słabszego składu, wciąż mamy szansę, mówi Marek Kozioł. Mamy miotacze takich, który, z którymi graliśmy cały sezon, czyli Raymond Wotala, Marcin Musiałek oraz Wito Gruszkiewicz. To są miotacze, którzy są. W bardzo dobrej formie i liczymy także na ich udane występy. W wakacje grali w reprezentacji Polski na turniejach międzynarodowych. Kolejny mecz o brązowy medal Baronse rozegrają w sobotę. Zespół musi też skupić się na przygotowaniu do innych meczów. W kolejnym tygodniu, czyli 7-8 października, jest organizowany Puchar Polski U23. Wszystkie, cała, cała ekstra liga w tym momencie pauzuje. No i kolejna kolejka jest rozgrywana dopiero tydzień później, czyli, czyli 14-15. No i w tym momencie dopiero będziemy rozgrywali kolejne dwa mecze w ramach playoffów.